Erwin? Ja? Jak tam po weekendzie? A, powiem ci czadowo. Ja? My z moją mieli rocznica ślubu, 15 lat. Oś ty. Jożek ją do restauracji wziął. No to pochwal się, ty każeś ją wziął. No do tej nowej, nie? I co otworzyli? No. Jak ona się nazywa? Czekaj. Alibaba Kebab. Tyś baba na rocznicę wziął do kebaba, to się zgupi? No ale nie taki zwykły w bułce se myślisz. Hopie elegancko. Na talerzu. No to jest różnica. Ja? A co żeś kupił? Żelosko. Kuźwa, żelosko na rocznica ślubu? No ja miała takie stare, jeszcze żar musiała podtrzymywać. A te romo fajne, nowe. Na prąd. Tego Rubina żeś już też wywalił? Ni, czemu? Jeszcze działo. Ty jest największy hipster na tej kopalni. Ona też ci na urodziny kilo wkupuje, ja? Nie. Zaś. Fajnie. No zaraz tu Steiger przyleci. Ja. No, już idzie, obej się. Już? Szybki jak przeciąg ty. Żeby wypłaty tak prędko przychodziły. Dobra, chłopy, co się stało? Co się znowu narobili, co? Co my? Lucek je na kombajnie chyba, nie? No to niech to naprawi, zna się na tym, nie? Lucek ci dzisiaj nic nie zrobił. Mnie rozdupczony w kawałkach, nie ma opa. Ja. Czemu? Nie wiem, coś w chałupie. Na sercowe problemy nie poradzisz. Dobra, chłopy, mnie to nic nie interesuje. Za 15 minut ma ściana chodzi, tak? Do roboty, Gipko! Do roboty, Gipko! Echo. Skały. No to już teraz widzisz, czemu ja nie mam baby. A, ja cię rozumiem, no. Jeruna! Ja czu, że to wszystko szczeli. Już bym wczoraj go do żytej posruwanej, że puknie. No i pukło. No dobre, godaj, co się stało. No co, kombajn stoi, robota stoi, ja też cały stoja. Jak ty stoisz, to ja się boję już. Żeś to nie roznaprawiał, poradzisz. Zewin, ja nie mam do tego głowy. Wiesz, jakie mam problemy w chałupie. Jak ty możesz mieć problemy, jak ty baby nie masz? Ja? Rafał jest gorszy niż baba. Wiesz, ja mi ryczę o byle co ty. No man. No dobre, to słuchamy. O co ryczą? No co, że my wczoraj tak nieskoro z tej karczmy piwnej przyszli. I że mnie było czuć. Oto. Bo ją upadło, że ją wypija ino lampka prosecco. A ją wyżar dwie flaszki. Prosecco na karczmy piwnej? Ja. Ja się wziął swoje. Bo mnie po tym waszym piwie puczy. No. No ale co, ten twój Rafał nie pije? Nie, mnie o to chodziło. To co? On się nerwował, że ja był z samymi chłopami. Zazdrosny. Zeflik, ale może muły, no maj. Weź ta ręka, bo cię zaraz w mule zakopia. Zeflik, Rafał jest ocia zazdrosny. On się boi, że ja kiedyś nie wytrzyma i się z tobą puszcza. Zaraz ja nie wytrzyma. Ale Zeflik, uspokój się. Co uspokój się? Co, nie widzisz? Może branie. Te ci. Lucek. Czy dom branie zaraz? Dam ci rada. Ja. Jak ja mam problem z babą, bierają na zakupy. Kupię jej jaki Clyde, albo taszka, albo co, na lody ją wezna. Ja też Rafała biera na lody, ty. A mocie tak? Ostatnio wlazł ja do chałupy, patrzę. Rafał, ty mój nowe galoty. Mi padło, nie, stare to mam. Dobno, żeś to kupił. Ty, a tu mu metka wisi. Mocie takie problemy? Ja nie mam takich problemów. Wiesz co, szczerze, to ja mam w życiu, co moja baba kupuje. No. Ja też mam w życiu, co mój Rafał kupuje. Po,
Po co mi godasz takich rzeczy? Po co mi to godasz w ogóle? Szeflik, ty mnie nie akceptujesz. Tyś nie ma tolerancyjny, tyś je homofob. Fuj. Lucek, jeszcze to próbuję jakoś w głowie poukładać, to nie jest takie proste. Jak chcesz, to ja ci to ułożę. I no się musisz otworzyć. Dam sobie rady, niech to zostanie zamknięte. Lucek, powiedz mi, nie wiem, ty się próbował leczyć? Nie z miłości do Rafała może wyleczyć ino inny hop. A tam w tym waszym związku, że tak to szumnie nazwia, to tam u was... Zeflik! Ale po co ty ten temat drążysz, ty? To jest górnik, niech drąży. No? No, to on by się nie dokopał. To tam u was to... Jakby ci to powiedzieć, ty... Normalnie się godaj. Ty tam, żeś jest, nie wiem... Wtyczka, czy żeś gniazdko... No co? Zewi, jaki tyś jak głupieluk. A kto robi na grubie? Ja chobie, wtyczka, Rafał gniazdko, proste. No. Taki macie podłączenie. A jakby się tak na przykład zdarzyła... Zeflik, ale po co ty go pytasz, chopie? Ja mam wyobraźnię, ja to później widzę. Co ty mi robisz? Bo mnie to interesuje, to się pytam. No. W TVP o tym nie gadają, to się pytam. To... Jakby się tak zdarzyło, no. Nie wiem, przypadkiem. Pierun wie, może i specjalnie, że tam do was przyjdzie, nie wiem, trzeci hop. To co? To jest wtedy przedłużacz. Po co ja się pytał? Po co? Po co? Jeszcze się zapytaj, ile ma wejść. Przesuń! Powiedz mi, Lucek, jak ty tak możesz hop z hopem, no? A jak ty tak możesz hop z babą? Fuj, ba! To jest chore. Nie, to nie ma chore. Rafał też umie uważać, śnitki mi naszych ta zrobi do Mikuśku, jak idę do roboty. Ja jego dwa rodziny. Jako rodzina, dwa hopy, trzy psy, dwa koty. I na darmo czekać, aż baba od fryzjera przyjdzie. Je! Ty mi wspomniał. Ja muszę iść do fryzjera. Ty, Erwin, myślisz, że się ta wela mogła rozjaśnić? Ja, leku. Ja się balejarz zrobię. Albo go zaskocza i mokro włożka się. Ja, on mnie lubi potargać za kudły. Zeflik, wiesz, co się jeszcze zrobię? Będę miał tatuaż, tak jak ty. I no ja się robię tako dużo jaszczurka na plecach. Super. Wiesz, kaj się będzie chował ogon? Nie wiem, jak chcę wiedzieć, nie obchodzi mnie to w ogóle. Pokorza ci na łaźni, wiesz? No. Coś tak właśnie czuję, że mi tego nie oszczędzisz. Dobrze, że ja nie, od babek się zeżygał. Adam. Lucek, masz rodziców? Każdy moje też. No i oni wiedzą, żeś ty ten... Ja do mamy, ja? Do mamy, ja? Do mamo, ja je gej. No? A mama pada... O, chyba mi się zupa poli. I poleciała do kuchni. A tata? Tata gorzej to jest. Dwie minuty się biały na łebie zrobił. Uh-huh. Ale potem nawet to pochwalił. Co? Jak ja padł. Fajnie robisz. Dobra. Zmiana tematu. Erwin, ty,
Przyjedź jutro do mnie z babą, posiedzimy w altance. A po co? No po co, hopie, gołębie przyszły z Niemiec. Ja, może już. A jakie ubarwione. No kurde, muszę je widzieć, ja. No, no. Beda, beda, druga, trzecia. Jak ci pasuje, ja no, no. Ni, kurde, jutro nie mogę. Czemu nie możesz zaśpiewać? No potek mogę burstak, muszę być. Ale Erwin, gołębie. No gołębie, no. No ale jak jo nie mogę, to może Lucek z Rafałem wpadną, co? Ja, my możemy z Rafałem. Se na ptoki pozaglądacie. Jakie ptoki? Jakie ptoki? No twoje gołębie, nie? Ja nie mam gołębi. Jak to nie masz gołębi? Przed chwilą żeś mnie prosił. Ja się go wołał. Ja nic takiego nie powiedziałem. Ale hopie, oni ma głuchy, nie? No. Pan mnie z kimś myli. Rzecznik, to co się nagle stało z gołębiami? Ja. Poleciałeś z całym gołębnikiem. Dziura w ścianie została. Nie ma nic, nie ma nic. A ty kurde. Rzecznik, jak ty mi robisz przykrość, wiesz? A. Wiesz, jak ja bym chciał zobaczyć twojego czempiona, no my. Wiesz, jak ty chcesz hodować gołębie, ja bym miał same białe. Ja bym był taki prawdziwy śląski hop. Chcesz być prawdziwy śląski hop, to się wejdź za baby. Nie będę z babami. Dobra, bier się do roboty, bo stary będzie buczał. Ja by tego nie rozumiem, że ja mam problemy z Rafałem. Weź się w garść i bądź hop. Ja wiem, ty, Erwin. U nas w niedziela jest odpust. Fajnie. Przyjedziesz na obiad ze swoją babą, Rafał zobaczy, że mąż baba już nie będzie zazdrosny, nie będzie fuczął. Ja w niedziela nie mogę. Proszę cię. Ale to jest super pomysł, hopie. Och. No jedź, synek, się nie zastanawiaj. Ja cię tam zawiedzę nawet, jedź. No. A wiesz co, on nie ma taki jak ty. Jedź. Będziemy na obiedzie. I zostaniecie na kołot. Jak mój Rafał piecze koło. No, a ja lubię. No, jeszcze będziecie na wczasy razem jeździć, ja będziesz widział. Kurde, Erwinku, ty się taki fajny normalnie. Mogę cię ukochać? Ja. Nie. Stary dzwoni. Leca, bo będzie ryczał. Leć. No ci powiem, Erwin, ty jest taki, kurde, no, lekkomyślny. Jako tabletka wam wciepną do piwnicy zaciągną i będzie ptoki oglądać, ja. Żeby nie było, że ją nie godzą. Rzeflik, zawrzyj się, uszy wiedzą, jak godzą. Żeby potem nie było po ptokach. Erwin, ty jest przodowy, proszę cię. Ty mnie daj na inną zmianę, bo ja tym synkowi coś kiedyś zrobię. Ja się powstrzymuję jak inno Boga, ale nie wyczym ja kiedyś i będziesz... Rzeflik, wiele razy, że chci godzą. Lucek nie ma groźny. Co nie ma groźny, hopie? Wiesz co mi... Na łaźni mi zrobił. Co? To. Ci powiem, co mi zrobił. Właża na łaźnię, hopie, a ten pierun po sagu, bez niczego. No. Schylony i padał mi, padał. Podasz mi szampon, bo ja się nie mogę teraz wyprostować. No i co trzeba było wziąć, mu podać po problemie? Ja mu podał ten szampon, ja patrzę, tego ciula już nie ma, za mną stoi! I powiedział... Powiedział... Te oko do mnie mrugo, ja... Przez kurwa tyle brakło! Cicho! Ja się w ostatniej chwili wyprostował! Przestań! I to trzeba głośno powiedzieć, tu cierpią ludzie, media milczą. Zabrzyj się, nie chcę tego słuchać, głupoty go do. Tak, głupoty. Cicho sieć. Głupoty fanzolisz, ja też się z nim kąpię, nigdy mnie nie zaatakował. To jest takie godanie. Co godanie? Jak z psem. Co? Możesz go 10 lat i nic, naraz mu coś odjebie, to jest dzikie zwierzę. Zeflik, zawrzyj się, chopa, zranisz, cicho sieć. Nie, Luna. Synki, ten sztajgier jest beznadziejny, ty. Jemu godą, że mu problemy z Rafałem. On mi padł, jemu w życiu twojego Rafała. No myślę, że ja mu tela hopu pod sobą, to mnie rozumie. On nic, beznadziejny typ no mają. Wiesz co, Lucek? Ja? Tego Rafała to se musisz krótko trzymać. Krótko. Się odezwał. Dupę krzelowy, co go dama bije. Baba cię bije! Tak, co nie, ty nie. Roże się tam piznął niechcący w oko, jakże do piwnicy zlazował tela. Ja, trzy razy w te same. Bo było cima. Bo cię tam zamkła.
Nie, synki, to co wy godocie, to jest przemoc. Ja bym tak nie mógł, mi Rafał założył tęczową kartę, no me. Chudę, a mi usta popękały, no me. No, a... Tefliczku, chcesz troszkę, ja? Ja... Co wsi ode mnie godą? Ten twój Rafał tak na co dzień to się czym zajmuje? To wy nie wiecie? Jakoś nie śledza, wiesz? Mój Rafał jest doktorem. Doktor? Ja. Tyś to słyszał? No. To niestety wszystko słysza właśnie. No, no super, ja. Ale taki ogólny, ja? Nikaj, specjalista. O. Urolog. Co też mógł wybrać? Nie, no super, doktor. No. Ale to pewnie co, w prywatnej klinice w Katowicach przyjmuje. Nikaj u nas w przychodni zakładowej. U nas? Jedyny urolog w naszej przychodni. O, widz. Ja. Zeflik, gdyż ty musisz tego Rafała znać. Znasz mojego Rafała? Nie znam Rafała. Znasz. Miesiąc temu żeś był u urologa zakładowego. Ja nie był u urologa. Był żeś, bo żeś miał atak kolki, kamica nerkowa i cię leczy. Ja nie pamiętam, kiedy ja był chory, wszystko mi działo. Był miesiąc temu godą, młody, delikatny, taki czarny. Mawiaj mi, bo jak nie był urologa. Był żeś mu ptoka pokazywał, a teraz gołębi mu nie chcesz pokazać. Zapnij się. Zemli, ja ty tak znów mojego Rafała. Nie znam żadnego Rafała. Byłeś świadkiem u nas na ślubie. Już mnie wiesz. Słuchaj, mnie, bo nie wiem. Taki skromny. Lucek, ja wiem, że tego nie powinienem robić, ale masz tu kwiaty od Rafała? Nie, od Rafałka. Bo nie. I list chyba przeprosinowy. Nie, dzięki, sztagier. Jednak nie ma taki zły, a ludzie takie głupoty o tobie go dają. I bierz się za ten kombajn, za 5 minut masz się nachodzić. Już, ino poczytą mnie. Do roboty! Już! No, co tam Rafał pisze, Gody? Rafał mi napisał, że mnie bardzo przeprasza, że był do mnie za ostry. No i widzisz, sytuacja się klaruje, wszystko będzie w porządku i fajnie. Co za źrytym, co? Rafał mi napisał, że mnie zdradził z pacjentem. Co się patrzysz? Powiedziałeś, jak nie był, to jak nie był. Tam się patrzy. Tam się patrzy. Nie patrzę tu. Nie, no co ty? Kajun. Taki homofob. Dokładnie. A wiesz co, Erwin, ja mu to wybacza. Nie, tego nie możesz wybaczyć. Jak on mi odpuści ta karczma piwno, ja mu też to wybacza. Wiesz czemu, Erwin? Bo u nas w związku prawda jest najważniejsza. Erwinku, prawda to jest prawda. I da robić ten kombajn i jada do mojego Rafałka. Tyś to słyszał? No to jest siła związku, chłopie. Są szczerzy, godają se prawda. Ja, bo prawda jest najważniejsza. Prawda to prawda. Bo ja chciał spróbować.